Marcinie, jesteśmy na charytatywnym pikniku na rzecz chorego dziecka Klaudię. Z tego co wiem, dzisiaj wystąpisz m.in. na scenie razem z zespołem Tarzan. Jesteś następcą poprzedniego wokalisty. Powiedz coś więcej na ten temat. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Chcę, żeby spełniły się wszystkie marzenia Krzyśka. Krzyśek miał trzy marzenia. Kontynuować zespół, wydać jeszcze jedną piosenkę, którą nie zdążył wydać, wspólnie, której nie zdążyliśmy wydać. No i trzecie marzenie, pomagać wszystkim ludziom, co potrzebują tej pomocy, tak jak pomagali wszyscy jemu. Walczył z ciężką chorobą, ludzie mu pomagali, także teraz zespół Tarzan Boy pomaga też innym ludziom. A jak to się stało, że akurat ty zostałeś tym następcą? Czy poprzedni wokalista sam ciebie wskazał, czy jednak to zespół wybrał ciebie na jego następcę? Tak naprawdę ja z Krzysztofem od lat 90. już jeździmy, koncertujemy. Robiłem casting na wokalistę, jednak okazało się, że osoby, które jak gdyby miały te wymagania spełnić, nie spełniały. No i ja postanowiłem sam spróbować i jak najbardziej tutaj żona Krzysztofa, jak i trener wokalny stwierdził, że Marcin, spróbuj ty, może to pociągniesz jakoś. No i staram się jakoś to, żeby wyglądało. Jak obecnie zespół rozwija się? Koncertujecie dalej? Tak, coraz więcej jest imprez, gramy imprezy charytatywne, wydajemy nowe teledyski. W czerwcu mamy zamiar wydać nową płytę. Jak będzie nazywać się? Płyta będzie pod tytułem Jesteś jak marzenie, czyli każdy ma jakieś w życiu swoje marzenia i te marzenia się spełniają, kochani, więc dążymy do tego, aby się spełniły, a na pewno się spełnią. Gdzie planujecie najbliższy koncert? 30 czerwca na Atlas Arenie w Łodzi. Zapraszamy serdecznie. Powiedz, czy artyści, tacy jak wy na przykład, powinni się ze swoim wizerunkiem, swoją pracą wspierać tego typu działania, jak dzisiaj charytatywne? Tak, jak najbardziej. Tak jak wcześniej wspominałem, był taki czas, że my potrzebowaliśmy też takiej pomocy ze strony innych zespołów. Jak najbardziej ta pomoc była. Teraz są ludzie, którzy też potrzebują pomocy, tym bardziej nasi znajomi znajomych. I my też jeździmy i też pomagamy. Cześć, z tej strony Marcin z zespołu Tarzan Boy. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji ATV.